Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj mam samochód, który ostatnio sprzedał się bardzo szybko, dlatego też zakupiłem następny. Tutaj wam rzucę taki zielony Daihatsu u góry dolinką, gdzie mogli sobie zobaczyć. Tamte się właśnie sprzedał w 10 dni i ten też myślę, że pójdzie szybko. Dlaczego? Już wam mówię, jest to odmiana benzynowa 1.5, 105 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Przy okazji jest to wóz 2007 roku, pierwsza rejestracja. Według mnie jest dość niskim przebiegiem, bo ma 173 tysiące, więc wóz ma teraz 17 lat, 10 tysięcy rocznie. Jak na taki samochodzik wydaje mi się mało, bo jednak nie jest to auto miejskie, tylko samochód ciut większy. Bardzo duży plus, pochodzi od pierwszej właścicielki, od nowości. Mam w środku brief, to wam pokażę. I przy okazji to już oczywiście go zmierzyłem miernikiem lakieru cały. Caluteńki jest w oryginale i spójrzcie, jak on bardzo ładnie wygląda wizualnie. Nigdzie nie jest obity, kopnięty czy jakiś wgnieciony. Ma też bardzo ładne alufelki Daihatsu 18 cali. No i przede wszystkim robotę robi ten kolor. Bardzo ładny, według mnie taki szmaragdowy, tak to się nazywa. No i przy okazji również mamy dobre wyposażenie, bo jest to wersja Top S, czyli parę takich lepsiejszych bajerów, ale to już wewnątrz. Też bardzo fajnie utrzymany w środku. Koło oczywiście macie tutaj z tyłu pełne. Jest nawet alufelga, bo tam zakładałem pod to. Były wymieniane w nim hamulce i na bieżąco miał jakieś tam serwisy. Książka też jest, więc pokażemy w środku. Co do stylistyki, no oczywiście dużo osób z daleka stwierdzi, że to Rawka. Bardzo podobny jest do Rawki. A to jeszcze wspomnę, że no nie wszyscy znają tą markę Daihatsu. Jest to taka odnoga od Toyoty. Bardzo wiele części jest dokładnie takich samych. I widać nawet na niektórych pod maską napis Toyota. No wiadomo, był kierowany wóz troszeczkę do mniej zamożnej klienteli. I jeszcze na pewno wam dodam, że ciężko takie samochody, przede wszystkim małe z napędem na 4x4, żeby były dość dobrze utrzymane. Często one trafiają w jakieś tereny górskie, gdzie mają dość, no może nie bardzo ciężki żywot, bo nie każdy tym tyra po polach, ale wiadomo, wiecie, wąskie uliczki, jakieś podjazdy. Ten chyba był po prostu użytkowany w mieście, bo nigdzie nie jest poodrapywany od gałęzi, ani nic z tych rzeczy nie jest też, tak jak wam przed chwilą wspomniałem, powniatywany, poobijany. No technicznie bez zarzutu. Tarcze, jak wspomniałem, wymienione, opona ładna, nic nie tłucze, ogólnie naprawdę przyjemny samochodzik. No co, design, jak to design, mały SUV-ik, wszędzie się zmieści. To nagrywamy wnętrze i jego ostatni przegląd. Jak widzicie, w 22 w październiku 24 miał dokładnie ile? 154, czyli tak jak mówiłem, około 10 tysięcy rocznie. Teraz ma 173 i tu książka serwisowa, jakieś podstawowe wpisy, proszę. Następny tu z Autokru, tu coś 12, nie wiem czy się na tym, a nie, 15, 17 czy 16. I dalej macie też pod maską. Nawet dostałem do niego jakieś jeszcze części w bagażniku, tarcze niezużyte hamulcowe, więc duży plusik, że jednak samochód jest w porządku. Dobra, pokażę wam wnętrze. Proszę bardzo, jest bardzo ładnie utrzymany, czyściutki. Z tyłu również nie ma żadnych śmieci, sufity bardzo ładne. Tutaj fajnie, że jest miejsce, możecie sobie schować okulary. Tutaj bardzo podobne rączki jak w Toyocie Yaris, plastiki, deska dosyć mała, wąska, jak widać. Tak jest zrobione, żeby najwięcej przestrzeni było dla
kierowcy, radio, tak samo jak w Toyocie, te przełączniki też podobne, nawet z Yarisa czy z Aurisa, klima działa, włączyłem, bo delikatnie zaparowały szyby, bo macie niestety już wilgoć. Koniec roku się powoli zbliża. Tutaj jeszcze fajna cecha. Nie wszystkie samochody to miały podgrzewanie. Nie przednie szyby, tylko przednie wycieraczki. Tutaj na tym miejscu macie taki mały pasek, który grzeje Wam tylko wycieraczkę, żebyście chcieli ją po prostu podnieść do góry, odskrobać szybę, żeby ta guma Wam się nie zużyła. Tutaj podgrzewane fotele. Jeden, drugi. Gałka zmiany biegów. Tak się prezentuje. Ogólnie bardzo ładnie, tylko z tej gałeczki troszeczkę zeszło farbki. Ale spójrzcie, jak ładnie wygląda kierownica, pełna faktura, wszystko prezentuje się elegancko i ładnie. Standardowy licznik, cudów tu wielkich nie ma, trzy tuby. Tu raczej Japończycy jak zawsze na design nie za bardzo zwracali uwagę. Tutaj manetka od świateł i włącznik do przeciwdzielnych. Tu proszę bardzo, jakiś schoweczek, mode, czyli możecie sobie sprawdzić komputerem spalanie, ustawienie lusterek, blokowanie mostu i włączenie kontroli w trakcji. O, teraz będzie lepiej widać. Ogólnie przyjemnie, zobaczcie, tutaj też cztery elektryczne szyby. Boczek od mojego fotela w stanie bardzo ładnym. No pamiętajcie, cały czas ten samochód ma jednak 17 lat, a według mnie wygląda lepiej niż niektóre 7-letnie. No i to, co Wam opowiedziałem, miałem powiedzieć, że pochodzi od pierwszej właścicielki. Proszę, pani Jacqueline Wasserfurt. Zero, pierwszy właściciel. Jedynka też czasami, jak tutaj występuje, też jest jako pierwszy właściciel, bo zdarza się tak, że rejestruje również salon, który sprzedaje pojazdy i właściciel dopiero go odbiera chwilę po jakimś czasie. Cóż, o wozie to już tyle. Nie ma co bardzo się nad nim rozwodzić. Przyjemnie utrzymany. Widać, że to auto jest od Niemca, a nie przechodziło po jakichś tam 10 różnych rękach, więc warto na to sobie zwrócić uwagę. Teraz sobie słyszycie jeszcze, że klima się załączy pewnie. Nie wiem, czy będzie słychać na filmie, ale mam nadzieję, że tak. O samochodzie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo wiadomo, mogą się pojawiać również nowe pojazdy, które Was akurat zainteresują, a film gdzieś znaleźliście w necie. Jeżeli macie pytania, to może być to komentarz lub moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest aktualnie wystawione, wbijcie na mavkarautomoto.pl. Dodam Wam również, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. Jeżeli nie macie tego pojazdu, jak dostarczy do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę na lawecie. A jeżeli dany pojazd filmu się sprzedał, a szukacie podobnego, odezwijcie się do mnie, bo czasami mam po prostu nawet jakiś pojazd tego typu niewystawiony nawet jeszcze na placu, albo mogę go znaleźć na Wasze specjalne życzenie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.